Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj spójrzmy najpierw na tą liczbę ukrytą pod literką J. Mamy pierwiastek z 50, a 50 możemy zapisać, że to będzie 25 razy 2. Następnie możemy to sobie rozpisać na dwa oddzielne pierwiastki, co już robiliśmy w poprzednim temacie. No i pierwiastek z 25 to 5, czyli mamy 5 razy pierwiastek z 2, a więc 5 pierwiastków z 2. Czyli liczba K to 1 pierwiastek z 2, liczba J to 5 pierwiastków z 2. No i pytanie jest takie, ile razy ta liczba będzie większa od tej liczby? No 5 razy, bo jeżeli tę liczbę pomnożymy przez 5, to otrzymamy liczbę J, czyli poprawna będzie odpowiedź B. No i podobnie postąpimy w przypadku podpunktu B, czyli tutaj możemy sobie rozpisać, że pierwiastek trzeciego stopnia z 16, no to 16 to będzie 8 razy 2. Czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 8 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 2, czyli tutaj otrzymamy dwójkę, no bo 2 do trzeciej to 8, razy pierwiastek trzeciego stopnia z 2, czyli mamy 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 2, czyli to będzie liczba M, a tu mamy liczbę L. No i pytanie jest takie, ile razy liczba L jest mniejsza? No jest mniejsza 2 razy, no bo znowu, jeżeli ją pomnożymy sobie przez 2, to otrzymamy tę liczbę, czyli tutaj poprawna będzie odpowiedź D.